Dwór w Rościszewie pochodzi z końca XVIII stulecia. Zbudowany został w rzadko u nas stosowanym na prowincji, na dodatek w budownictwie świeckim stylu barokowym. Elementy tego porządku są wyraźnie czytelne, zwłaszcza w dwóch symetrycznie położonych oficynach. Jest to budowla obszerna, parterowa, z korpusem głównym położonym na planie prostokąta. Od frontu dworu trójosiowy ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem. Dwór w Rościszewie niegdyś położony był obok dużych zabudowań gospodarczych, dziś istniejących jedynie we fragmentach. Wokół rozciąga się zabytkowy park, mocno zdewastowany. W przeszłości park należał do piękniejszych w tym rejonie Mazowsza. Mimo zniszczenia nadal nosi ślady dawnego piękna. Zabytkowy dworek w Rościszewie należy do ciekawszych tego typu obiektów Mazowsza Płockiego. Budynkiem tym wiążą się pewne wydarzenia z życia największego naszego kompozytora Fryderyka Chopina. Młodziutki, bowiem zaledwie kilkunastoletni muzyk, już wówczas cieszący się dużą sławą, lubił spędzać wakacje u swoich kolegów. Korzystał z zaproszeń przede wszystkim pruszaków w Sannikach oraz dziewanowskich, których majątek rozpościerał się na północnym Mazowszu. Przyszły genialny kompozytor spędził tam część wakacji w 1824 i 1825 roku. Właśnie wtedy przebywał w Rościszewie. Pisze o tym w liście z sierpnia 1825 roku do rodziców i sióstr. Z pobytu na wsi jest bardzo zadowolony. Wspomina o rodzinie Zboińskich i Bożewskich. Zachwycony jest również swym pobytem w Rościszewie. Dziś pamięć o kompozytorze ogranicza się jedynie do ulicy, która nosi imię sławnego muzyka. Może to wystarcza, ale dla turystów przydałaby się choćby najskromniejsza tablica pamiątkowa poświęcona genialnemu kompozytorowi.